Podczas swojej wizyty w Świdnicy profesor Myśliwiec wygłosił wykład pod tytułem Sakkara i co dalej, w którym nawiązał do obecnej sytuacji w Egipcie i rewolucji egipskiej, która miała miejsce rok temu, a która niejako zmusiła polskich odkrywców do przerwania rozpoczętych prac. Jednak, jak sam przyznaje, nie był to czas zmarnowany. Nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. Był to bardzo dobry okres, żeby po pierwsze popracować nad publikacją naszych wykopalisk, a następnie zastanowić się, cośmy już zrobili i dokąd idziemy w przyszłości. Okazało się, że to były bardzo pożyteczne refleksje, ponieważ pytania, na które chcemy sobie w tej chwili odpowiedzieć w Sakkarze, wymagają zastosowania nowych metod. Metodą radarową będziemy badać wnętrze Ziemi zupełnie bezinwazyjnie. Jest to metoda, która pozwala zejść pod Ziemię i zobaczyć, co tam jest do głębokości 40 metrów. Czyli krótko mówiąc, chcielibyśmy poszczególne piętra tej olbrzymiej, suchej fosy jak gdyby rozwarstwić, zobaczyć, co jest na każdym z nich, w związku z czym przekonać się, gdzie w przyszłości powinny być prowadzone wykopaliska. Jednocześnie prócz prac terenowych trwają także prace nad kolejnymi tomami wykopalisk, co pozwala na wydawanie jednej publikacji na 2 lata. A to, jak przyznaje profesor, zdarza się bardzo niewielu misjom archeologicznym. Każda biblioteka naukowa świata ma nasze wykopaliska, poczynając od Biblioteki Kongresu Amerykańskiego, poprzez wszystkie poważne biblioteki w Polsce i oczywiście europejskie. Ma to znaczenie nie tylko dla popularyzacji naszych wykopalisk, ale również dla zdobywania cennych książek z zagranicy, ponieważ nie mamy tak ogromnych pieniędzy, żeby móc kupować, jak niektóre biblioteki instytutów zachodnioeuropejskich, żeby kupować każdą książkę naukową, jaka się okazuje na świecie, bo to wymaga naprawdę niesłychanych sum. Wobec tego, mając kontakty właściwie ze wszystkimi większymi instytucjami naukowymi całego świata, wymieniamy nasze publikacje na ich publikacje. Niezwykły podczas naszej rozmowy z profesorem był sposób, w jaki opowiadał i przedstawiał on swoją pracę. Czy rzeczywiście jest ona tak fascynująca i na czym dokładnie polega praca archeologa? Nam się wydaje ciekawsze to, co robią inni, od tego, co robimy my. Archeolog musi prowadzić bardzo wszechstronne życie, musi mieć mnóstwo umiejętności. Chcę od razu powiedzieć, że to, co widzimy na filmach, czyli naszą pracę terenową, że to jest wstęp do uwertury naszej pracy dopiero. Praca naukowa rozpoczyna się wtedy, kiedy wracamy do domu i trzeba to wszystko opublikować. Najpierw trzeba to dokładnie wydatować, przeczytać, jeżeli tam są napisy, określić wiek i tak dalej, i tak dalej. Także pracy niesłychanie dużo, różnej, trzeba się dużo ruszać. Powiedziałbym, że archeolog musi mieć jednocześnie oczy z 4 stron głowy, po to, żeby łączyć te artefakty, które ogląda oczyma z przodu, z tym, co znajduje się z tyłu, bo to ma pewien związek. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że za najbardziej spektakularne nasze odkrycie uważany jest grobowiec wezyra Merewnebefa. To jest to, abyśmy odkryli dzisiaj grobowiec prezesa Rady Ministrów sprzed lat. Po zakończonym wykładzie przybyli goście mieli okazję podziwiać raz jeszcze wystawę ukazującą pracę polskich archeologów w Egipcie, a także odkrycia polskiej misji w Sakkarze.